Maria Rodziewiczówna była wyjątkową kobietą, nie dbała o konwenanse, nosiła niemal męskie stroje, a w wieku 18 lat ściła włosy. Nigdy nie wyszła za mąż. Wiele lat przeżyła z przyjaciółką Jadwigą Skirmutówną. Angażowała się w działalność społeczną, a w okresie międzywojennym aktywnie działała na rzecz wzmacniania polskości kresów wschodnich. Z ukochanej Kruszowej musiała uciekać, kiedy tereny wschodniej Polski zajęli bolszewicy. Wojnę spędziła w Warszawie, którą opuściła po upadku Powstania Warszawskiego letnia schorowana pisarka zmarła w Leonowie w 1944 roku. Została pochowana na Powązkach. Maria Rodziewiczówna uważała, że miarą człowieka nie jest pochodzenie, a jego stosunek do pracy. Napisała wiele nowel i 44 powieści, wśród których najbardziej znane to Dewajtis, Czachary, Wrzos, Między ustami a brzegiem pucharu i Lato leśnych ludzi. W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu o tej niezwykłej kobiecie, jej życiu i twórczości opowiadała filolog, bibliotekoznawca i animatorka kultury Ewa Jaśkiewicz. Skąd Twoje zainteresowanie, akurat rodziewiczówno? Właściwie to pomysł był taki, ponieważ od czasu do czasu. Yy na takie pogadanki odczyty do bankowca popularnego i ostatnio mówiłam tym paniom o Sienkiewiczu, mówiłam również, opowiadałam o Helenie Modrzejewskiej i się sama zapytałam, jaki temat by paniom odpowiadał, czy wy, bo tam większość to są panie, no kilku panów, jaki, jaki temat by państwu najlepiej odpowiadał. Wtedy mi powiedzieli, że no lubią Mniszkówne. No ja niż kówny, to nie, niekoniecznie, ale zapytałam wtedy o kilka tytułów Rodziewiczówny, więc tak, więc, ja mówię, proszę Państwa, to zadaję Państwu pracę domową, proszę sobie obejrzeć wrzos albo między ustami a brzegiem pucharu film i ja do Państwa kiedyś przyjdę. I rzeczywiście byłam na takim, można powiedzieć, pogadance, ale ja, im człowiek więcej drąży, szuka. To wtedy człowiek naprawdę zaczęłam się sama interesować i życie tej kobiety jest naprawdę bardzo ciekawe. Po pierwsze, dlatego, że ona no, zawsze, można powiedzieć, lekceważyła konwenansę. Kiedy była młodą dziewczyną, za zgodą matki ścięła włosy, miała krótkie włosy, a urodziła się w 1864 roku, czyli ścięła te włosy mając 18 lat. No to w tamtych czasach to kobiety nie ścinały włosów, dopiero po zamąż wpuścił ewentualnie więc ściła włosy, po drugie chodziła w spodniach, paliła papierosy do końca życia, więc była taką, możemy powiedzieć, też po trosze emancypatką, nigdy nie wyszła za mąż, czy była ładna, no niestety, no, no była może i ładna, no może zaurodziwa nie była. Ale w listach do siostry kończyła bardzo dobrą szkołę prowadzoną przez siostry niepokalanki. I kiedy pisała do tych sióstr listy, tych listów się zachowało bardzo niewiele, ponieważ całe archiwum rodzinne spłonęło w 1939 roku. Ale cztery jakieś się zachowały, więc o, mając 18 czy tam 19 lat, pisała do sióstr, siostry Gertrudy: Nie mogę opędzić się od, od kandydatów. Czyli być może i miała jakichś kandydatów do, do zamęś, zamęścia. Napisała w swoim życiu, napisała 44 powieści, jeszcze ileś tam opowiadań. Wysyłała te książ książki, które pisała, pisała od razu na czysto. Nic nie poprawiała zupełnie. Kiedy jej się zapytano, jakiś dziennikarz z czasopisma robił z nią wywiad, przeprowadzał z nią wywiad i się zapytał: jak go napiszę? Mówi, proszę pana, ja to jestem człowiekiem pracy. Ja jestem człowiekiem pracy i ja, ja się nie czuję pisarzem, ale co jeszcze jest charakterystycznego, że właściwie yy, był taki okres, że ludzie się wstydzili, że czytają rodzicówne, a mnie się wydaje, że to nie jest wstyd. Książki Rodziewiczówny czyta się naprawdę jednym tchem i poza tym człowiek się cieszy, że na przykład ten zły człowiek się, staje się dobrym, sprawiedliwym. W każdej, nie mam, w każdej niemal książce jest jakiś wątek miłosny i ten wątek miłosny to, to jest wątek taki, ta, ta miłość jest przedstawiona taka piękna, taka... Taka, o której każda z nas, prawda, każda z nas o takiej miłości marzy: czystej, pięknej, sprawiedliwej. Kobiety są z reguły: kobieta to matka, żona, strażniczka domowego ogniska. Także z tych książek można tylko czerpać, tylko się uczyć. Naprawdę. Była też wielką patriotką. Właściwie wychowała się w takiej rodzinie, prawda? Wychowała się w takiej rodzinie i można powiedzieć, no wiadomo, że kiedy matka ją urodziła, to matka już była skazana na zesłanie w głąb Syberii. Pozwolono jej urodzić dziecko i wychować do dwóch miesięcy, a później już pozwolono jej. Pojechać swoim środkiem lokomocji, udać się do Tobolska do męża, czyli do ojca Marii. Ona poznała rodziców dopiero jak miała 7 lat, ale ona od początku miała w każdej szkole, której była, bo najpierw była w szkole w Warszawie, później u tych sióstr niepokalanek, wszędzie była, wszędzie była zarażona, można powiedzieć, tym, patriotyzmem, miłością do ojczyzny, miłością do przyrody, szacunkiem i to jest ważne do, dla pracy i ona powiedziała, że praca jest rzeczą najważniejszą w każdej zresztą tej książce, to główny bohater to jest zawsze człowiek pracowity. Nie pochodzenie decyduje o wartości człowieka, tylko jego praca. Ona związana była całe swoje życie z, również z, pochodzącą z bogatej rodziny Skirmuntówną, Jadwigą Skirmuntówną. Mieszkały pod jednym dachem ponad 20 lat i ta Skirmuntówna to też pochodziła z takiej rodziny bardzo bogatej. Mogłyby, obie mogłyby żyć yy, i tylko używać życia, jeździć sobie za granicę i, no można powiedzieć, yy, korzystać z dóbr materialnych, które miały, a obie żyły bardzo skromnie. Yy, na przykład ta przyjaciółka rodziewiczówny, czyli Skirmuntówna i jej rodzeństwo, było ich czwórka, to zapisały cały swój majątek mołodów Urszulankom. Tam nasze Urszulanki, czyli y, no wiemy, kto, kto to jest Urszula Leduchowska. Urszula Leduchowska kontaktowała się między innymi i ze Skirmontówną, i z y, y, bohaterką dzisiejszego wieczoru. I y, ci ludzie potrafili, majątek, który opiewał 6 tysięcy hektarów, pałac, budynki i tak dalej więc jeszcze raz powtarzam dla, dla Marii Rodziewiczówny nie były ważne pieniądze tylko liczyła się praca i stosunek człowieka do tej pracy i stosunek do no również bardzo głęboka wiara katolicka chociaż w jej życiu był pewien okres krótki kiedy się interesowała buddyzmem ale to było króciutkie być może się interesowała, że była to ciekawostka ale był taki moment należała też do tego warszawskiego towarzystwa teofizycznego yy, jeszcze przecież on, Dzięki niej wybudowano kościoły, szkoły, żłobki, woziła książki Poleszukom na tym swoim ukochanym Polesiu, prowadziła ochronki, zakładała sklepy w Warszawie, gdzie sprzedawała rzeczy polskie. Właściwie odznaczona była wieloma orderami. Ona wysłała do broniącego się Lwowa dwustu ochotników. Za to dostała odznakę Orląt, z której była bardzo, bardzo dumna. Wspaniała kobieta. Ale też w jej książkach bardzo dużą rolę odgrywa przyroda i właściwie zwyczaje tego Polesia. To, to, to. Możemy poznać kresy yy, z takiego od, od strony człowieka, który tam żył. Możemy poznać dlaczego, że kresy teraz to postanowiłam, że na pewno muszę wypożyczyć sobie kilka albumów o Polesiu, kilka albumów yy, o kresach. Ponieważ to po lesie, na którym ona mieszkała, to teraz jest Białoruś i troszkę Ukrainy. I tam w 50. latach, już teraz to częściowo to zalano betonem, czyli, no, ale jeszcze coś tam zostało. A wtedy po lesie to była, to była Amazonia w środku Europy. <laughs> czyli to, było, to była taka kraina, gdzie było, gdzie było dużo yy, rzeczek. Bagien, i latem można było przemieszczać się czubarkami, czyli takimi łódkami, a ona sama, ona sama potrafiła świetnie, świetnie posługiwać się wiosłami, bo była to kobieta zdrowa i silna. A zimą, no to saniami, ptaki. O ilu ona o ptakach, o kwiatach, nazwy ptaków, ale ja ornitologiem nie jestem. Ona, ona kolekcjonowała ptasie jaja. To wszystko zniszczone naturalnie przez 1939 rok, kiedy wkroczyli do, do Chruszowa, wkroczyli bolszewicy i cał, wszy, cały, wszystko zniszczono, spalono, rozkradziono. Tam, na tym miejscu, gdzie stał kiedyś dwór w Chruszowie, dwór rodziewiczówny, to dzisiaj stoi jakiś budynek sklepu. Jest taki budynek sklepu. stoi W tym samym budynku zorganizowano sklep. Smutne, tylko Dewajtis stoi i szumi i na pewno tęskni za swoją panią.